Ale w tamtych czasach to nie było takie hop, siup, pojechać sobie do Grecji. Wtedy trzeba było mieć wizę. I słuchajcie, my takie zielone żaby, nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak tą wizę załatwić. I to z tą wizą to w ogóle taka historia. Bagietka z Lidla. O, misnęliśmy wjazd. Nie szkodzi, się zawróci. Lidl, ale śmiesznie, nie? Tak. Człowiek tęskni za takimi jakimiś rzeczami, które zna, wiecie? Śmietniki, śmieci można wyrzucić. Możemy wziąć koszyka, bo euro nie mamy. Takich drobnych. Nie ma nawet koszyków, to sobie tutaj zrobimy własny koszyk. Nie ma bagietek, wyżarli już. Ale odzież jakiś ślep. Kurczę, jakie wszystko sterylne, nie? Daję tutaj ten. Najgorzej, że nie możemy się przyzwyczaić do cen, nie? To po prostu dla nas kosmos teraz jakiś. Pomidory 2,39. Matko. Normalnie nie wiem, czy mnie stać. No i coś trzeba jeść. No ale słuchajcie. Ale wino jest tanie normalnie, tak więc przetrwamy, damy radę, no możemy mieć dietę płynną. O, najlepiej rosé, jak jest tak ciepło, to ja bardzo lubię pić różowe wino. To popatrzcie, to jest 1-litrowa butelka, kosztuje 1,35, no to bierzemy, pięknie. Czy weźmiemy to? No nie, przepraszam, ta jest 1,5 litra. To 1,5-litrowa? Trzy kosztuje. No ale i litrowa 1,35. To gdzie jest ta litrowa? Już się zamotałam. Czy jest jakaś inna cena? Rany, nawet jest białe wino za 1 euro. No to nic, no to dieta płynna może być normalnie. Spokojnie w Grecji da się przeżyć. Oliwa z oliwek extra virgin. 5,59. Ciekawe, ile w Polsce kosztuje. Ser Gouda. W Turcji to taki gówniany ser był naprawdę. 1,95. Takie małe opakowanie. Muszę sobie kupić jakąś rybę, bo niedźwiedź nie chce ryby łowić, bo mówi, że jej nie zabije potem. O, taka będzie. A chyba jest po 5,49. Idziemy do kasy, pewnie się przewrócimy tam przy tej kasie, kurczę. Zapomnieliśmy, kurna, o maskach. Babeczka nam tu zwróciła uwagę. I faktycznie teraz jak się rozjeżdżałam po sklepie, to wszyscy mają te maski. Właśnie nawet mi, kurczę, nie przyszło do głowy. Mieścisz to wszystko tutaj? €52 żeśmy zapłacili. Efharistopoli. Nie mi sekarstuma.
końcu. Tu po prostu na końcu tej drogi. To wystarczy miejsce, żebyśmy się rozłożyli. Tutaj sobie wjedziemy z Brzeszku. Bo tutaj jest droga, nie? No to tak trochę lipa i za wąsko dla nas. Wrócimy się, żeby... Wracamy się, żeby być kuchnią tutaj do płotu, bo wieje, jak to na plaży. I panele też będą w lepszym... w stronę słońca. Nawet możesz bardziej tu. Tam chyba jest krzywo, musisz podłożyć albo ten. Nie skrep się, jak ciebie nagrywam. Najechałeś na ten kamień wtedy, byś się przewrócił, bo tu jest kamień. Co tak, tym samochodem przewróciło? Mi się wydaje, że możemy spokojnie być bardziej. Dobra, tam. Okej. Okay. Tak, więc jeszcze trapy. Tutaj Bela. Muszę ją zawsze trzymać na rękach w takich sytuacjach, bo no wiecie, żeby nie wpadła gdzieś pod koło. Ona malutka jest, poleci, cię zobaczy. Zawsze jak jest nierówny poziom, to wtedy korzystamy z tych trapów, żeby sobie wyrównać. To oczywiście informacja dla wszystkich osób, którzy nie podróżują tak jak my i się zastanawiają, co my tu wyprawiamy. No i pięknie. Nie, e? Nie będzie? Za wysoko. Okej. No moim zdaniem teraz jest za nisko, ale zaraz się przekonamy. Dobrze jest? Okej, okay. O, idealnie. Ja to nie mam dobrego oka do takich rzeczy. My to zawsze sprawdzamy po poziomie tych szuflad, czy one się nam nie wysuwają. Jak jesteśmy przechyleni, to albo się wysuwają te tu, albo znowu w drugą stronę to lodówka wyjeżdża.
pozbieram trochę tych śmieci, które są tutaj przy naszym obozie, tak? My jesteśmy tu. I tu na wejściu, słuchajcie, no to są nowe śmieci. Ktoś był po prostu, sobie coś wypił. To stare. Jakiś kawałek styropianu. Tam jakieś stare rzeczy, ale nie lubię zawsze, wolę pozbierać wszystko. Mam takie specjalne rękawiczki, słuchajcie, do zbierania śmieci. Niech w kwiatki, żeby mi było weselej. No i do dzieła. Idziemy do restauracji, ale z własnym prowiantem, słuchajcie. Wait for me. No pięknie wyglądasz, pasowałbyś do takiego beach bar. A jedna z opcji na życie, jaką rozkminiamy w przyszłości, to być może właśnie prowadzenie takiego baru na plaży. To by była fajna praca, nie? Burza idzie w naszą stronę. Ciekawe, czy będzie to tylko deszczyk, deszczyk, czy prawdziwa ulewa. Czasem się błyska. Fajnie widać, gdzie już pada. Właśnie wiecie, w ten sposób, jak my podróżujemy i żyjemy teraz, to jesteśmy znacznie bliżej natury. Człowiek jest uzależniony od pogody i po prostu musimy planować lub zmieniać plany w zależności od zmieniającej się pogody. Obłysnęło się. No i pada. Pada, ale pewnie nie widać, że pada, ale może słychać. Gdzie mi tutaj się rozbiera? Idę pływać. Idziesz pływać? Bo jak pada, jest ciepła woda. No to taka... Jaka woda? Woda jest taka, jak była. Nie, jest ciepła, jak pada. Jak pada mocniej, to jest cieplejsza. Tak, jasne, jasne, jasne. Chyba za dużo wina wypiłeś, wiesz? Dobrze, idź. Nie wiem, przygotuję prysznic i da się kąpać. Dobra, idź pływać. Ja tu będę na posterunku, w razie czego będę cię ratować, jak cię piorun strzeli. Dwa pioruny. My tutaj jesteśmy pięknie osłonięci od deszczu, jak tam wspominałam na jakimś poprzednim filmie. Mamy deszek jeden, deszek drugi, więc sobie może padać swobodnie. A my tu sobie siedzimy to już jest wine o'clock dla nas. Zjedliśmy kolację i teraz po prostu lampkę wina. Powiem Wam, że to wino, które tutaj kupiłam w Grecji, Nemea, bardzo dobre, bardzo dobre. A niedźwiedź sobie szykuje kondzie. Bo tanie wino jest dobre, bo jest tanie. Jest dobre, bo jest dobre. Nie, bo jest tanie. Ja zasłaniam tutaj, bo niedźwiedź zdecydował, że zostanie naturystą teraz, słuchajcie.
A tutaj takie epickie ujęcie zrobimy na fale. To ciepła? Bardzo ciepła. I wcale nie żartuję. Ty, ale to już nie potrzebujesz teraz prysznica. Joła. No pada, nie potrzebujesz już prysznica. Dzień dobry. Bela mnie dzisiaj obudziła, ale jak się na nią gniewać? No popatrzcie, w sam raz na wschód słońca. Zaraz tutaj otworzymy i pokażę wam w pełnej okazałości. A tam po prostu po plaży chodzą dzikie psy. I dlatego ona szczeka. Dziewczyna na balkoniku. Ona bardzo lubi tutaj przychodzić. Tutaj mamy taką małą przestrzeń, że niedźwiedź jak otwiera namiot, to może sobie tutaj stanąć, a tu są nasze pudełka, w których przechowujemy różne rzeczy. Idziemy na spacer teraz tam do końca plaży. Fajnie jest teraz, chłodno. Potem w dzień jest jednak bardzo gorąco. Piasek się nagrzewa. Mimo, że to jest dopiero koniec maja, to jednak już jak słońce wali, to jest ciepło, ciepło. Tutaj ktoś tak fajnie ma zbudowane przed swoją bramą taką, popatrzcie, kamienny stół, nie wiem. Miłośnik kamienia. O, tam w środku ma kamery. Tu chyba nikt nie mieszka w tym domu, mi się wydaje. Taki dom letni, ale tam jest zainstalowana kamera. To nie będę w tamtą stronę za bardzo. Ale tutaj zobaczcie, jak fajnie mają zrobione, nie? Super, na plaży. Tutaj jeszcze cały czas wschód słońca. Pięknie. O. Cały piasek sobie usmarował. Bela! O, właśnie jak ja nagrywam te epickie ujęcia z Belą, to tak to wygląda, słuchajcie. I te wszystkie zdjęcia. Ludzie się nieraz mnie pytają, jak ja robię takie ładne zdjęcia, jak? Robię 50 zdjęć i jedno może wyjdzie. Tak, moi drodzy, takie są realia. Pieski nie słuchają. Niedźwiedź nie słucha. Po prostu robię, może coś wyjdzie. O rany. Cała historia się tutaj zaczęła, muszę wam powiedzieć. I tak sobie pomyślałam, że wam wszystko poopowiadam. A więc kto lubi, to wygodnie rozsiądźcie się w fotelu, bo krótko nie będzie. A kto nie lubi, no to przewijajcie dalej. Myślę, że zacznę od tego, że urodziłam się w rodzinie niezamożnej. Nie byliśmy bardzo biedni, ale nie byliśmy zamożni. Natomiast moja mama miała ogromny bakcyl podróżowania i korzystała z każdej okazji. I te okazje wówczas to były w czasy pracownicze, kolonie i czasem tam jakieś wycieczki. Ale to wszystko było głównie po Polsce, ewentualnie po krajach bloku komunistycznego, więc do Niemiec tu i ówdzie żeśmy gdzieś pojechali. Ale strasznie byliśmy głodni tej zagranicy. Zawsze jak byliśmy w Niemczech, to moja mama przywoziła takie katalogi, zbiór podróży, bo one były za darmo, można było sobie wziąć i tam choćby obrazków się naoglądać.
jak tutaj moja mama zawsze mówiła. I faktycznie ja też taka byłam głodna, że nawet potrafiłam wyciąć sobie i przykleić na ścianę i cieszyć oczy i zastanawiać się, czy jeny aż tak pięknie gdzieś może być. Nasza plaża w Świnoujściu jest fantastyczna, ale sami wiecie, jak wygląda lato nad polskim morzem. Możesz mieć szczęście i trafić fantastyczną pogodę i jest super, ale możesz też po prostu mieć zrąbane wakacje. Dlatego uczyłam się języków obcych, żeby mieć jakby możliwość, jak się możliwość nadarzy, to żebym była gotowa do wyjazdu. I wiecie, jak ktoś jest tak stary jak ja, to pamięta takie czasopismo Widnokręgi. I to była taka gazeta, taki miesięcznik, magazyn, który raz w miesiącu się pojawiał. I tam były różne artykuły z różnych krajów i można było obejrzeć i poczytać trochę o świecie. Ale była też tam taka rubryka anonse. I tam ludzie pisali ogłoszenia, a chcieli się poznać z ludźmi z różnych krajów. No i ja tak pomyślałam, czy też sobie napiszę, może ktoś tam do mnie napisze, ale jak nie, to przynajmniej poćwiczę sobie. Więc napisałam, że mogę, umiem mówić po angielsku i po niemiecku i tam chętnie będę korespondować i odpowiem na każdy list. I wiecie co? Dostałam 27 listów, wszystkie z Polski. No ale cóż, sobie myślę, dobra, a skoro obiecałam, że odpowiem na każdy list, no to odpowiem. No i odpowiedziałam. Odpowiedziałam na te wszystkie listy i niektórzy odpisali, a inni nie. Niektóre to po prostu, wiecie, po jednym, dwóch listach się wykruszyło. Ale była taka jedna dziewczyna z Radomia, z którą pisałyśmy bardzo długo i potem żeśmy się odwiedziły. Ona przyjechała do mnie, ja pojechałam do niej w trakcie wakacji tam na tydzień czy ileś, już nie pamiętam. I był taki jeden chłopak, który był z Sanoka i on do mnie napisał. Pamiętam, że w pierwszych słowach napisał do mnie: słuchajcie, na pewno do mnie nie odpiszesz, bo ja mam 25 lat. No sobie myślę, ale co to przeszkadza, chłopie, pisać można. Ja miałam wtedy 15 lat, więc odpisałam i w ogóle cieszyłam się, że mogę pisać. A że listy lubię pisać, generalnie pisać lubię, no to byłam, wiecie, no, twórczo się tam udzielałam. No on pisał listy, odpowiadał tak bardzo krótko, ale zawsze pisał, że strasznie lubię te twoje listy czytać, więc pisz. No to pisałam jeszcze dłuższe listy. I tak, słuchajcie, my pisaliśmy do siebie przez 3 lata. W międzyczasie on przeprowadził się do Aten. No to ja pisałam jeszcze bardziej, sobie myślę, może mnie zaprosi, nie? To fajnie, kurczę, pojadę sobie, będę miała wakacje. I faktycznie tak się stało. On mnie na te wakacje do Grecji zaprosił. Ale w tamtych czasach to nie było takie hop, siup, pojechać sobie do Grecji. Wtedy trzeba było mieć wizę. I słuchajcie, my takie zielone żaby, nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak tą wizę załatwić. I to z tą wizą to w ogóle taka historia. Ja postanowiłam to opisać, bo to jest bardzo zabawna historia. Tak więc jak ktoś chce więcej szczegółów, to ja link wrzucę tam w opisie, bo tu byśmy musieli siedzieć o i jeszcze trochę. Tak więc później faktycznie tą wizę dostałam i pojechałam do tej Grecji, słuchajcie, z biletem w jedną stronę. A jak już tutaj przyjechałam z tym biletem w jedną stronę, to zakochałam się w tym chłopaku, którego w sumie znałam jak własną kieszeń po tych paru latach, aż byłam zaskoczona, jak dobrze go znam. No i wszystko to było takie wtedy, wydawało się romantyczne. Wyszłam tutaj za mąż, ale niestety nie dane mi było mieszkać w Grecji. Szkoda, bo kraj bardzo mi się podobał, ale niestety ciężko było. Byliśmy nielegalnymi imigrantami, słuchajcie. Ja miałam wizę na 10 dni, pierwszy raz zostałam 4 miesiące. Trzeba było się ukrywać. Policja dosłownie ganiała na ulicy. Wiecie, jak cię złapali, to tak jak stałeś, deportowali do twojego kraju, więc mieszkaliśmy w jakichś norach po prostu. Ciężko było dostać pracę, wszystko było oczywiście nielegalne za stosunkowo nie bardzo duże pieniądze. Znaczy, one były dużo większe niż te, co można zarobić w Polsce.
ale jak wydałeś na mieszkanie i na jedzenie, to aż tak dużo nie można było odłożyć, żeby, wiecie, jakiś majątku się tutaj dorobić. Sami Grecy byli bardzo nieprzychylni. Właśnie bardzo jestem ciekawa, jak teraz po prostu jacy Grecy są tak naprawdę, bo ja poznałam Greków z nie najlepszej strony. Oni naprawdę, pierwszy wyraz, który poznałam, to ksenos, obcy. Oni bardzo krytycznie się wyrażali o emigrantach i no, nie lubili nas. No, poza tymi, którzy mieli z nas korzyści, którzy wynajmowali nam mieszkania, tudzież wiecie, dawali pracę i cieszyli się, że tak mało muszą nam płacić. No i oczywiście tam czasem się ktoś zdarzył. Mam bardzo fajne przykłady takich tam sąsiadów, którzy, wiecie, widzieli, że nie mamy lodówki i mówią, no to my kupiliśmy właśnie nową, czy chcecie naszą lodówkę? A więc to było po prostu piękne, można było poznać miłych i ciepłych ludzi, ale w znacznej większości niestety doświadczyłam dość dużej dyskryminacji. Bella, home, ty nie jedziesz na wycieczkę. Grzeczna dziewczynka, tak. Chodź tu. Chodź, muszę ją wziąć na ręce. O, tak. Jadę po jabola. Niedźwiedź jedzie zrobić zakupy. My tu zawsze się śmiejemy, że zawsze nam zabraknie rzeczy najważniejszych. Chleb i wino, jak Jezusek. Chleb i wino. No, jeszcze do tego dojdą pomidorki, ogórki i coś na grecką sałatę. No i co? I zajebane Greki, kurwa. Nie mili są? Idź. Mogliby się uczyć, kurwa. No muszą jechać do Iranu. No niestety. Chamy prawie, że. Ciężko. Bez kitu, not far off. Ciężko się teraz przestawić, nie? Fucking daily basis. Niedźwiedź mówi, że w życiu by tu nie mieszkał. Takie chamstwo. Oni gorsi niż Polacy. No ciężko, ja mam takie niezbyt dobre doświadczenia. To dla psa, bo tu nic innego nie ma, nie ma żadnych podrobów. O, musimy jechać do jakiegoś większego miasta. A. O dobra, masz sałatę, super. Kurwa, chamy, no. No, no gorsi jak Polacy, no. Gorsi. A w Polsce nie jest dobrze. W Turcji ludzie też są tak mili, po prostu na każdym kroku. Do, wiecie, już tyle miesięcy byliśmy tam w tych wszystkich krajach. Człowiek się do dobrego szybko przyzwyczaja. Okej, mamy Nero, jest woda. Damy radę.